Dziś opowiemy troszeczkę o roślinach oraz wykonamy sekcję kwiatów. Więc mam nadzieję, że będzie interesująco i zapraszamy. Będziemy kroić. Jak najbardziej. Rośliny ogólnie mają zróżnicowaną budowę oraz wygląd, ale możemy wyróżnić ich konkretne części. Na przykład część górną, zieloną, i nazywana jest ona pędem rośliny. Natomiast częścią dolną są korzenie, których głównym zadaniem jest pobieranie wody właśnie dla całej rośliny. Jeżeli mówimy o górnej części, możemy tutaj wyróżnić liście, których głównym zadaniem jest przeprowadzanie procesu fotosyntezy, dzięki którym rośliny wytwarzają sobie pożywienie. Ważnym elementem oczywiście są tutaj kwiaty, o których nie możemy zapomnieć i są one najbardziej okazałe, jeżeli chodzi o rośliny. Dziś wykonamy sekcję na przykładzie tulipana. Proszę, żebyś tutaj wzięła jeden z kwiatków. Tutaj możemy zauważyć, że liście są znacznie wydłużone o takim lancetowatym kształcie. Ale skupiamy się przede wszystkim na samym kwiecie, więc musimy sobie odciąć za pomocą skalpela sam kwiat. Sceny jak z horroru dzisiaj u nas. Okej. Prawidłowo, Pani Sylwio? Tak jest. I najważniejsze będzie to, co znajduje się na samym dole. Kwiaty, a dokładnie płatki kwiata usadowione są w dnie kwiatowym, czyli cały kwiat opiera się na dnie kwiatowym. Możemy powolutku rozchylać poszczególne płatki korony. One umieszczone są na tak zwanych okółkach. Tak? Możemy je sobie odłamać. Jeżeli sekcja to sekcja, to musi być wszystko rozłożone na części pierwsze. Możemy użyć do tego pensety. W tej chwili udało nam się uzyskać sam środek kwiatu i uzyskaliśmy 6 poszczególnych płatków. W samym środku znajdują się pręciki i słupek, czyli takie organy generatywne roślin. Tak? Za pomocą pięknego okwiatu jest zwabiany owad, którego zadaniem jest zapylenie rośliny, tak? Przez naniesienie pyłku na znamie słupka. W tym momencie widzimy tutaj pręciki, które są delikatnie zgrubiałe. Możemy je także wypreparować. Tutaj jeden już mi spadł. Ok, zostanie nam sam słupek, prawda? Jak najbardziej, właśnie. I znamie słupka znajduje się na szczycie. Tak, dokładnie. Pyłek powinien być przeniesiony. Ups. Tutaj w środeczek. Jak najbardziej, na samą górę, czyli na znamie, które jest tutaj bardzo ładnie zaznaczone. Naniesiony pyłek na znamie przedostaje się do zalążni i tam dochodzi do zapylenia. Ok, jeżeli chodzi o sekcję roślin, to by było już wszystko. Także dziękujemy Wam za uwagę. Już wiecie, co się mieści właśnie w samym kwiecie roślin. Także do zobaczenia. Pa!